Szanowni Państwo, kolejna kategoria to dziennikarz. Pan generał Bolesław Wieniawa-Długoszowski, prócz tego, że był kawalerzystą, był tłumaczem, był doktorem nauk medycznych, był lwem salonowym, był także dziennikarzem. Dziennikarzem był wtedy, kiedy nijak inaczej, kiedy z bronią w ręku, z szablą na koniu, ojczyźnie już służyć nie mógł. Był redaktorem naczelnym Tygodnika Polskiego w Detroit na początku lat 40. Zapraszamy do obejrzenia filmu. Wojna 1920 roku, wojna z bolszewikami i wojna 1939 roku, dwie zupełnie różne wojny, aczkolwiek w nich zaznaczyła się kawaleria. Oczywiście w 1920 roku kawaleria była główną siłą. Ta wojna z bolszewikami toczyła się na ogromnym obszarze. I tylko konie mogły, tylko kawaleria mogły tak sprawnie i szybko po tym obszarze się poruszać. W czasie wojny z bolszewikami doszło do zapomnianej już niestety, ale bardzo pięknej i bohaterskiej bitwy, kiedy jedna nasza dywizja uderzyła na całą armię Siemiona Budionnego. Uderzyła i pod Komarowem, niedaleko Zamościa, bitwę tę wygrała, pokonała armię Siemiona Budionnego. To piękna bitwa i warto, żeby o niej pamiętać. I ta pamięć trwa, dlatego że właśnie w dniach tej bitwy, rocznicy tej bitwy, przyjeżdżają tam na własny koszt, z własnymi końmi, z własnymi mundurami pasjonaci historii. Ci, którzy chcą oddać hołd swoim kolegom sprzed bez mała 100 lat. I odtwarzają tę bitwę na polach komarowskich. Dla mnie była to znakomita okazja sfilmowania tej bitwy, przygotowania widowiska o bitwie pod Komarowem w ramach sensacji XX wieku, ale było to możliwe tylko dzięki współpracy z tymi wspaniałymi pasjonatami kawalerii, za co im bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszamy pana Konrada Głuchowskiego. Szanowni Państwo, w 2014 roku nad miejscem ostatniej wielkiej bitwy kawaleryjskiej w dziejach ponownie nadciągnęły chmury. Tym razem nie było to widmo bolszewizmu. Na grzbietach ludzkiej głupoty, chęci zysku oraz inercji urzędniczej nadciągnęła bezrefleksyjna cywilizacja. Malowniczy płaskowyż położony na południe od Zamościa, który od 90 lat jest częstochową polskiej jazdy, miał zmienić się w farmę wiatrową. Całe środowisko kawaleryjskie zjednoczone z powodzeniem podjęło bój kolejny raz o wzgórze 255. Nie byłoby tego zwycięstwa, gdyby nie człowiek, który stał się głównym sprzymierzeńcem w tej walce. Nagroda Wieniawy dla Bogusława Wołoszańskiego za film Szabla Polska, który przybliżył 4 milionom Polaków historię bitwy pod Komarowem i w sposób nieoceniony przyczynił się do
zachowania w stanie nienaruszonym tego tak bliskiego każdemu łańskiemu sercu kawałka ziemi. Stoję przed Państwem naprawdę bardzo wzruszony. Może dlatego, że bardzo rzadko w moim życiu zdarza się dostać nagrodę, a zwłaszcza nagrodę tak piękną. Przed chwilą podziękowałem Konradowi za tak wspaniałą nagrodę, która stanie się taką prawdziwą wartością w Domu Nagrodzonych. To było nasze drugie już spotkanie dzisiaj, pierwsze z Konradem i z Tomkiem. Było bardzo, bardzo serdeczne. Ci, którzy to widzieli, mogliby dojść do wniosku, że to kumoterstwo tu mnie przyprowadziło i kumoterstwo, dzięki kumoterstwu tę nagrodę dostałem. Ale to było kumoterstwo, ponieważ poznałem tych wspaniałych ludzi, Konrada Głuchowskiego, Tomka Dudka, właśnie tam pod Komarowem. Widziałem, co dokonali. Ściągnęli 200 jezdnych i znosili naszą obecność przez 4 dni. Tylko tyle mogliśmy filmować tę bitwę, żeby pamięć o niej nie zapomniała. Ale ja jestem tutaj tylko po to, żeby tę pamięć pokazać. Pamięć podtrzymują oni i za to im bardzo serdecznie dziękuję.